zabójstwach we Francji. Strzelanina w nocnym klubie dla gejów na Florydzie. Media informują o co najmniej 20 rannych. Napastnik wziął zakładników. Komisja dyscyplinarna UEFA zajmie się wczorajszym atakiem rosyjskich kibiców na kibiców Anglii. Zamieszki zaczęły się jeszcze na stadionie tuż po ostatnim gwizdku sędziego. Rosyjscy kibice przedarli się do sektorów, w których siedzieli kibice z Anglii i zaatakowali ich. Potem starcia przeniosły się na ulicę Marsylii. W zajściach rannych zostało ponad 30 osób. Najciężej ranny angielski kibic walczy o życie w szpitalu. Policja, aby rozproszyć agresywnych chuliganów, użyła gazu łzawiącego. W zamieszkach uczestniczyło około 300 osób. Do awantur między kibicami obu reprezentacji dochodzi. Było już od kilku dni, ale nie były one wcześniej tak poważne. W reakcji na informację o możliwej karze rosyjski minister sportu Witalij Mutko oświadczył, że jeśli UEFA ukaże Rosyjską Federację Piłkarską, to przyjmie to ze zrozumieniem. Przyznał, że zachowanie rosyjskich kibiców było niewłaściwe. Zaledwie godziny dzielą nas od rozpoczęcia meczu Polska-Irlandia Północna. To pierwsze spotkanie u czerwonych na Euro we Francji. Selekcjoner polskiej kadry Adam Nawałka zapewnia, że reprezentacja podchodzi do tego meczu bardzo poważnie. Spotkanie traktujemy bardzo poważnie. Jestem przekonany, że wszyscy zawodnicy będą optymalnie przygotowani zarówno pod względem fizycznym, pod względem mentalnym, jak i również taktycznym. W podobnym tonie mówi także Grzegorz Krychowiak. Zdajemy sobie sprawę z rangi tego pierwszego meczu i zrobimy wszystko, by zdobyć 3 punkty. Jednym z pytań, które nurtują kibiców przed dzisiejszym meczem, jest to, czy zagra w nim kontuzjowany Kamil Grosicki. A spotkanie przypomnijmy o 18:00. Strzały w nocnym klubie dla gejów w Orlando na Florydzie. Według lokalnych mediów mężczyzna zabarykadował się w środku, biorąc bawiących się tam ludzi jako zakładników. Na razie nie ma oficjalnych danych o liczbie rannych. Według jednej z telewizji napastnik postrzelił 20 osób. Pojawiają się też doniesienia, że mężczyzna nadal jest w budynku, w którym przetrzymuje zakładników. Miał grozić, że ma przy sobie materiały wybuchowe. Słuchasz informacji TOK FM. Fiasko rozmów związkowców z wiceministrem energii w sprawie kopalni Makoszowy. To jedyny zakład, który nadal wydobywa węgiel po przekazaniu go do spółki restrukturyzacji kopalń. Wcześniej trafiały tam jedynie kopalnie przeznaczone do likwidacji. Wiceminister Grzegorz Tobiszowski nie chciał komentować przebiegu spotkania. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że rząd nie ma obecnie dla załogi żadnych propozycji. Andrzej Chwiluk ze Związku Zawodowego Górników w Polsce powiedział po spotkaniu, że brak propozycji oznacza początek protestów, które rozpocznie jutrzejsza pikieta biura poselskiego premier Beaty Szydło w Brzeszczach. Nie chcielibyśmy sięgać po te najtrudniejsze decyzje, jakimi jest pikieta, czy jakiekolwiek inne protesty, ale jeżeli nie usłyszymy takiej propozycji w naszą stronę, no to trudno będzie to odwołać. Górnicy nie chcą, by zakład, który trafił do spółki restrukturyzacji kopalń, został zamknięty. Apelują do rządzących o znalezienie inwestora. Dane ekonomiczne nie są jednak optymistyczne. Obecnie do każdej tony wydobywanego w Makoszowach węgla budżet dopłaca 300 złotych. Gdyby potencjalny inwestor teraz przejął kopalnię, musiałby zwrócić ponad 160 milionów złotych. Pogoda. Tylko na zachodzie od Szczecina po Wrocław niebo będzie się chmurzyć. W pozostałych regionach dużo słońca, a na termometrach w Trójmieście 17 stopni, w Białymstoku 18, w Warszawie, Lublinie, Kielcach, Łodzi, Krakowie i Katowicach 20, w Szczecinie 21, w Poznaniu i Wrocławiu 22. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedzielny poranek w Radiu TOK FM. Agnieszka Lichnerowicz. Bardzo niepokojące i tragiczne doniesienia są z Florydy, klubie nocnym w Orlando, w klubie dla gejów. Doszło do strzelaniny w nocy, amerykańskiej nocy, a więc z opóźnieniem. Te informacje są bardzo niepewne i na bieżąco przekazywane, ale wynika z nich, że sprawca, napastnik, zabarykadował się w budynku z zakładnikami. No i lokalne media mówią o 20 postrzelonych osobach. To są niepotwierdzone informacje. Będziemy przekazywać je na bieżąco. Natomiast
jest państwa i moim gościem jest teraz Magda Działoszyńska, amerykanistka, filolożka, tłumaczka, publicystka. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam, żebyśmy jeszcze raz podsumowali, bo to jest taki moment jednak na podsumowanie tego etapu prawyborów w wyborach amerykańskich. Możemy już chyba powiedzieć z całą pewnością, że Partię Republikanów będzie reprezentował Donald Trump, bardzo wbrew tej partii, establishment nie chciał. Natomiast Hillary Clinton będzie reprezentowała Partię Demokratyczną, chociaż jej kontrkandydat, który zyskał świetne wyniki, bardzo długo nie chciał, czy nadal nie chce zrezygnować z tego wyścigu. W czwartek spotkał się z Donaldem, z prezydentem Obamą. No i co, czy wiadomo, czy wycofał się, czy jeszcze to nie jest oczywiste dla pani? To znaczy, żadnego takiego oficjalnego, dobitnego stwierdzenia z jego ust nie słyszeliśmy, natomiast w kuluarach się mówi, do mediów to przenika, że faktycznie po tej rozmowie z prezydentem, który później Hillary Clinton oficjalnie poparł, już dociera do niego, że po prostu to są wszystko tylko teoretyczne możliwości, żeby coś na tej konwencji mogło się innego zadziać. Także... Ona zdobyła, czytam, 15,5 miliona głosów, a on niecałe 12 milionów, czyli prawie 4 miliony różnicy. Prawie 4 miliony różnicy, chociaż i tak wynik jest świetny, biorąc pod uwagę, z jakiej pozycji on startował i że nikt mu tych szans nie dawał. No ale też Trumpowi nikt nie dawał żadnych realnych szans, więc to jest kampania pełna niespodzianek. To, co mi się wydaje jest ciekawe w ostatnich dniach, to, że sondaż, ja mam akurat sondaż Reutera Ipsosa, daje jednak sporą przewagę Hillary Clinton w starciu z Donaldem Trumpem. To znaczy wyprzedza ona o 11 punktów procentowych w tym sondażu swojego rywala. I wynika to, tak wygląda, że Hillary Clinton długo prowadziła i nagle Donald Trump bardzo do niej doszlusował, a nawet minimalnie w niektórych sondażach ją wyprzedzał w momencie, kiedy sam już było pewne, że on ma nominację. Kiedy ona cały czas walczyła z Bernie Sandersem, to słabła. Teraz, kiedy już jest pewne, że to ona jest kandydatką, to go jednak wyprzedziła. No właśnie, bo to są chyba takie jednak efekty trochę kuli śniegowej, że im bardziej ktoś nabiera impetu, im bardziej okazuje się, że znajduje poparcie wśród swoich potencjalnych wyborców, tym te słupki skaczą wyżej. No, 11% to jest faktycznie dużo. Ja tutaj przeglądałam najróżniejsze te sondaże, bo ich jest oczywiście mnóstwo. Ta różnica się różnie kształtuje, ale jest. Na szczęście póki co. Natomiast czasu jest jeszcze sporo. No też na tych sondażach nie ma co się zawieszać tak naprawdę, można przewidywać, dowiemy się de facto w listopadzie, a z sondażami jest jeszcze taka historia teraz, że one naprawdę zaczynają być coraz mniej precyzyjne i akuratne, bo w większości jednak opierają się wciąż na sondażu telefonicznym po linii tak zwanej lądowej. Coraz mniej ludzi, zwłaszcza młodych, dysponuje takim właśnie telefonem lądowym, czy jak to nazwać, tą faktyczną linią telefoniczną, więc... A chciałam zapytać, Hillary Clinton to jest sukces historyczny. Pierwsza kobieta, która ma wygląda na to, że będzie miała, bo formalnie to się w lipcu stanie, nominację partii, jest kandydatką w wyborach prezydenckich. Ona sama to podkreślała w ostatnim przemówieniu i podkreślała, że to jest praca wielu pokoleń kobiet, walki wielu pokoleń kobiet. Ale widzę, że jednak toczą się dyskusje na ten temat. To znaczy, czy kobiety powinny na nią głosować, żeby wesprzeć kobietę? Koło tego pełno wariatów, które mają swój prywatny biznes. A wiele odrzuca tę perspektywę, mówiąc, że jednak reprezentuje ona w polityce inne cechy, które ją ich odrzucają. No właśnie, to jest prawda. Wydaje się, że jest spora grupa kobiet, które jednak już ten dyktat genderu odrzucają. To znaczy, że żeby one chciały głosować na kobietę, to musi być kobieta, która jest, która reprezentuje je, ich poglądy i nie jest tylko po prostu kobietą, bo to jest dużo uproszczenie po prostu. I dlaczego miałaby głosować na kogoś, kto przykładowo będąc zwolenniczkami Berniego Sandersa, który prezentuje zupełnie inną linię polityczną, przynajmniej w ramach poglądów liberalnych
demokratycznych, a ona z poparciem establishmentu uwikłana w wielką politykę od lat, nie dostrzegająca jakby problemu rosnącego rozwarstwienia i tak dalej, i tak dalej. Jest batem roherowej koło tych zakonnic, one są zaszafane. I one jak jest zmiana epoki to jest w epokę, to przez bardzo wolny proces jest. Nie mogą zrozumieć czegoś, cofając się nie do tyłu. Ogłaszać jak to mogło być? Bo na ochocie też siostry Wróblewskiej, Lewin Baxter się pyta, proszę pani, ale jeżeli Mojżesz chodzi do ziemi obiecanej, to przepraszam bardzo, dlaczego oni mordowali dzieci? To mordowali ludzi, bo to do ziemi obiecanej opływającej w mleko im wychodzili. Ale dlaczego dzieci ma? I ona tłumaczyła, proszę pani, a jeżeli pani w domu żmija się zalęgnie, to co pani też mi jest niszczy, a te dzieci pani małe zostawi? A ona, oj nie, no to niech pani sobie wyobrazi, ile zła było w tych narodach, ile pogaństwa, wiara w duszę, nieśmiertelną, co życie nawet przyjęli i kościół katolicki. Bo teraz to jak taka zakonnica, to ona siedzi w duszach, duchowościach, a to wszystko dla Jachwy. To było olbrzymiwością. Tak wielu ludzi popiera Ludzie siedzą i mówią, że tak nie. Oburzenia antyestablishmentowego. No ale to jest dosyć... No, o ile Bernie Sanders, tak mnie się wydaje, występuje w tej roli, no w jakiś to... To robi diabeł. Polityk, który od lat zajmował się tymi tematami, przez to był na obrzeżu. Jakby no jego biografia trochę to uwiarygadnia. No tymczasem Donald Trump to jest człowiek, który prawdopodobnie wcale nie jest aż tak bogaty, czas, jak że jak zbudował wizerunek, dlatego że często wynajmuje tylko markę swojego. Czyli wszystkie religie złe i potem imieniem robiono niesprawiedliwe narody w całym Armagedonie. Toczą się przeciw niemu sprawy sądowe. No i najbardziej niewiarygodne jest to, że on może jednego dnia powiedzieć coś, a drugiego powiedzieć coś zupełnie odwrotnego, więc tak do końca w ogóle nie wiadomo, czym on jest. I dlaczego taki człowiek stał się właśnie twarzą tego buntu, tego antyestablishmentowej frustracji? Wszystkie religie są złe. To znaczy, wydaje mi się, że ta frustracja, która napędza jego wyborców, to jest zupełnie inna frustracja jeżeli mówimy o wyborcach Berniego Sandersa, że to jest pewne zrozumienie procesów, mechanizmów, w którym się buntujemy i chcemy je odwrócić. Nie idą nawet na głosowanie na wybory, nie są politycy, bo nie idą do wojska, nie biorą krwi, nie złoszczą się. Natomiast wyborcy Trumpa, wydaje mi się, że oni, no tam nie ma, bo w jego słowach nie ma żadnej substancji, oni żadnej substancji, żadnego meritum też nie potrzebują. To są czyste emocje i po prostu chęć zobaczenia na stanowisku lidera kogoś, kto dokopie, kto jest w stanie gest taki pokazać i mówi, że zbuduje mur. No wszyscy wiemy, jakim językiem on się posługuje. A ona zakłada, że będzie żyła wiecznie. Spory, no jak się okazuje, bardzo spory procent w amerykańskim społeczeństwie ludzi, którzy tymi kategoriami myślą, to może nawet dużo powiedziane, którzy tak czują i tak widzą politykę, i tak widzą przyszłość polityki, bo są znudzeni. Ten bunt, ta frustracja to jest może złość na klasy polityczne i na to, że polityka to jest taki proces, który gdzie zmiany widać w perspektywie iluś lat i że to nie są właśnie gesty Kozakiewicza i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, że nie ma w nich gniewu na finansjery Wall Street, wielki biznes, który reprezentuje Trump, który się obnosił zawsze z tym bogactwem. No to jest właśnie niestety brak zupełnie krytycznego myślenia po stronie tego elektoratu i nieumiejętność łączenia kropek. To znaczy, no tam ja pisałam właśnie niedawno w tekście swoim o tym antyintelektualizmie, który jest, no mam wrażenie, absolutnym podłożem tego zjawiska, dużego poparcia dla niego, ponieważ ci ludzie wykazują absolutny brak krytycznego myślenia i nie chcą łączyć kropeczek, to znaczy nawet jeżeli im się, jeżeli by pani stanęła oko w oko z takim zwolennikiem Donalda Trumpa i zaczęła go zarzucać racjonalnymi argumentami, to oni by prawdopodobnie wyciągali z jego wypowiedzi zupełnie i nie stojące z tym argumentem, czy nie znoszące go. Oczywiście kandydatka też ma jakby ten wizerunek, czy ta propozycja jest dla wielu nie do zaakceptowania właśnie no ona w tej polityce siedzi tak długo, że można się tylko domyślać, ile kompromisów, jeżeli mogę, zawarła. To, jak wyciąga jej się te wykłady za grube pieniądze, czy dotacje, darowizny, które dostawała od bardzo dziwnych rządów i podmiotów, no też czynią ją taką trudną dla wielu do przełknięcia. No, ale nie rozumiem, dlaczego
oni uważają, znaczy czytałam wywiad z Katarzyny Wężek z Salvatore Babonesem i on mówił, że popiera nie tyle samego Trumpa, to profesor ją tłumaczy, że ile szansy na reformę skostniałej struktury, która zamknęła się na każdy punkt widzenia niepopierany przez Wall Street. No a język przeszkadza elitom, bo reszta społeczeństwa no, po prostu zna taki język. Tylko o jakich reformach my możemy tutaj mówić? No nie dostaliśmy, wyborcy nie dostali od Trumpa i też wydają się nie potrzebować żadnych konkretnych propozycji, znaczy nic, co miałoby ręce i nogi, nic, co byłoby konkretem, programem, jakimś rozpoczęciem procesu reformowania, czegokolwiek. No to są hasła i tylko hasła i przy każdym jego wywiadzie dostajemy zapewnienie, że tam nic więcej nie ma. Więc już wychodząc naprzód i myśląc o tej właściwej kampanii prezydenckiej, mi się wydaje, że jak on będzie musiał przestać stosować chwyty, które stosował w prawyborach, no bo tak jest, bo będzie musiał... Łagodzi język już. Tak, to się okaże, że naprawdę jest tą wydmuszką i wtedy... No, a może ludzi zatrudni i przedstawi? Tak, jakich on chce ludzi zatrudniać? To jest słynna jego wypowiedź, kiedy był pytany, co z polityką zagraniczną, kto będzie panu doradzał. No, na pewno wezmę któregoś z tych świetnych gości, który tutaj występuje u was. No to jest znowu po prostu takie ślizganie się po powierzchni zupełnie. Magda Działoszyńska, amerykanistka, filolożka, tłumaczka, publicystka była państwa i moim gościem. I tyle, co z Anną Piekutowską dziś dla państwa przygotowałyśmy. Karol Filozowska. Kowalewicz realizował program Informacja po nich. Filozowska, jeszcze Roszka. Więcej sportu i zaprasza Krzysztof Sendecki. Czyli widzicie państwo, parada. Tłuczyć świn przez Warszawę i co jedna to jakaś wielka szafa, co jedna to jakieś wielkie... Proszę nie bądź nietolerancyjny, będąc na paradzie. Także proszę państwa, piękne, wielkie, tłuste świnie w paradzie. Piękne, bardzo mi się to podobało, proszę państwa. I piękne świnie, proszę państwa. Nie mów tak, zagadnie i coś chce. Proszę państwa, teraz tak, mamy tu wielką... Babę, ona właśnie jechała przez Warszawę. My o czym innym całkiem mówimy, one nie wiedzą. Proszę państwa, przez Warszawę jechała nie jedna wielkość, ale taka autorytarna. Przez Warszawę nie jedna taka jechała. Mamy tutaj przykład. Kogo? Proszę państwa, mieliśmy w połowie XIX wieku w ciemnym, smutnym, międzypowstaniowym czasie wielką świętą, która czyniła cuda, prorokowała, nawracała wieszczów, przywodziła do łez papieża samego waszego, a tłumy do histerii. Była męczennicą, a w dodatku swoje męki cierpiała z rąk Moskali. Zbyt to piękne, żeby było prawdziwe w rzeczy samej. Proszę państwa, ona wszystkich oszukała, wszystkich omamiła, wszystkich okłamała, no i wszystkich też nabrała. Słowacki, proszę zauważyć, że uwiecznił ją w poemacie, rozmowa z matką Makryną Mieczysławską. A przecież Słowacki, gdyby wiedział, że ona wcale się nie nazywała Makryną Mieczysławską, tylko jakaś Winczowa, bo to dopiero potem doszli językoznawcy, historycy, że ona była zbiegiem, ona była szpiegiem, ona się przemieniła, ona nazwisko zmieniła, ona się ubierała, ona się przebierała. Proszę państwa, robiła wszystko, żeby jej nikt nie rozpoznał, bo to wiecie państwo, kiedyś człowiek żył w stresie, teraz może jeszcze w większym stresie, musi być bardziej człowiek wytresowany, bo tak, telefony komórkowe, namiar miejsca, namiar twarzy, namiar głosu. Teraz człowiek jakby się nie ukryje, ale mimo wszystko niektórym się udaje, bo trzeba mieć więcej jakby intelektu. Ona miała pewien taki tupet i przez tę swoją zdolność mogła dotrzeć aż do samego papieża, żeby go oszukać, żeby go omamić, żeby go oszwabić. A państwo myślą, dlaczego? Dlatego, że sam szatan diabeł tak chciał. Także proszę państwa, Słowacki nie jest człowiekiem jakimś doskonałym. To się dał oszwabić, to się dał ograbić. I teraz tak, Słowacki w Kordianie napisał: drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy, czyli że Słowacki znał imię Boże Jahwe, Słowacki znał imię Boże Jehowa i w formie takiej, no polskiej Jehowa, bo Jahwe to jest takie troszeczkę jakby tam
ja widzę cztery spółgłoski hebrajskie, bo Żydzi pisali tylko, używając hebrajskich spółgłosek, samogłoski, dodawali w mowie i my nigdy nie dojdziemy, co jak kiedyś brzmiało, bo nie było magnetofonu właśnie, nie było komórki, nie było nic. I teraz trzeba być jeszcze chytrzejszym od szatana diabła, bardziej chytrym. I szatan diabeł to powiedział tak, jebu wasza mać, ja, jak sobie nie daję rady, to ja posyłam babę. No i ta baba, proszę państwa, już jest, wyobraźmy sobie, że w Warszawie, przejeżdża przez Warszawę. Czyli parada tłustych bab. Słowacki uwiecznił ją w poemacie Rozmowa z matką Makryną Mieczysławską. Norwid malował ją jako uciśnioną Polskę i zaliczał obok księcia Adama Czartoryskiego i Mickiewicza w poczet trojga najważniejszych postaci w narodzie. Państwo zobaczą, przecież państwo nawet nie wiedzieliście, że ktoś taki żył jak Makryna Mieczysławska, ktoś taki, którego wysławiali poeci, ludzie wielcy. I jeszcze idźmy dalej. Krasiński nazywał ją dla sarmackiego zacięcia gawędziarskiego paskiem przeanielonym, jeszcze raz powtórzę, paskiem przeanielonym, czyli paskiewiczem, i szlachcianką w świetle niebieskim, a Mickiewicz usymbolizowaną Polską i żywą skargą narodu. Pisały o niej gazety w całej Europie. Nazywano ją świętą już za życia. Tymczasem, proszę państwa, półtora wieku później pamięta o niej chyba tylko garstka polonistów i historyków XIX wieku. I teraz, proszę państwa, naszym zadaniem jest, aby dojść do tego, aby odkryć, dlaczego, bo to ona okazała się wielką oszustką, jak na tamte czasy to akurat, bo teraz to taka by nie przeszła przez Warszawę, chociaż mówię, że są jeszcze chytrzejsze od samego diabła. To więc on posyła te diablice. I teraz tak, wszystko zaczęło się latem 1845 roku. Proszę państwa, ja wtedy nie byłam, ja wtedy nie żyłam, ale może jakaś wiedźma była, może ona się odezwie. Kiedy w Poznaniu pojawiła się uciekinierka za rosyjskiej granicy, kobieta lat około 60, wzrostu raczej miernego, jak pisał ksiądz Jełowicki, tuszy bardzo ciężkiej, lecz pomimo nóg bardzo opuchłych, jeszcze dość żywa w swych ruchach i przedstawiła się jako zbiegła z moskiewskiej niewoli matka Makryna Mieczysławska, ksieni Bazylianek Miński. Także widzicie państwo, już wtedy ona miała gotowe coś, marchewkę. To sprawdzić przecież. No, teraz to można sprawdzić, sobie puścisz, wiesz, a tamte nie wolno. Istotnie, unici byli prześladowani, istotnie. Czyli ona ten taki czuły punkt, uderzyła w czuły punkt, że oni wiedzieli, że unici byli prześladowani. Bezwzględna polityka religijna cara Mikołaja I, czyli systematyczne obsadzanie wyższych stanowisk w cerkwi grecko-katolickiej księżmi przychylnymi Moskwie, doprowadziła do zwołania w 1839 roku, czyli 100 lat przed wybuchem II, synodu w Płocku, który unieważnił postanowienia Unii Brzeskiej i na terenie całego zaboru rosyjskiego wcielił parafie unickie do cerkwi prawosławnej. Niższe duchowieństwo, zakonnicy i wierni stawiali pewien opór. Likwidowano więc klasztory, próbowano wymusić konwersję szantażami. Zakazywano udzielania komunii opornym zakonnikom. Przyjmowały ją po kryjomu podczas podwieczorków przy mikrofonie z herbatą jako ciasteczka. Plotki o posunięciach caratu przechodziły za granicę, ale to, co opowiedziała Mieczysławska, przechodziło ludzkie pojęcie. Zacznę płakać. Matka Makryna zrelacjonowała poznańskiemu arcybiskupowi Leonowi Przyłuskiemu, a potem wszystkim zainteresowanym, czyli prasie, polskim emigrantom, politykom, poetom, tłumom zgromadzonym w kościołach. Bezmiar straszliwych cierpień, które przeżyła. Pani, jak ona zagaduje w tym momencie, co to ważne. Bezmiar straszliwych cierpień,
które przeżyła wraz ze swoimi współsiostrami, Bazylianką Mińskim, za to, że odmówiły przejścia na prawosławie, zgotowano 7-letnią gehennę. Zakute w kajdany zostały pognane najpierw do Witebska, gdzie zrobiono z nich najpodlejsze sługi prawosławnych mniszek, czyli czernic. Potem do Połocka, gdzie kazano im budować pałac biskupi. Państwo zobaczą, babsztylom, czyli kobietom. Wreszcie do Miadzioł, gdzie znów musiały usługiwać czernicom. W każdym z tych miejsc poddawano je najgorszym mękom, regularnej chłoście, od której ciało odchodziło od kości. To znaczy, tak relacjonowała Makryna Mieczysławska. Głodzeniu, torturom psychicznym, gwałtom, pławieniu w lodowatym jeziorze, oprócz kija była i marchewka. Zakonnice kuszono do przejścia na prawosławie. Oczywiście bez powodzenia. Bo to tak, jak to Jan Hus, nie ustąpił i koniec. No, wcześniej żył, wcześniej. Miał list żelazny, przecież pojechał na sobór w Konstancji. Zaraz doczytam, proszę Państwa, tutaj dobrniemy do końca tej kartki, już następnej nie znajdę, bo gdzieś poszła precz, ale proszę sobie szukać w artykule Polityka numer 51-52 i numer tej gazety jest 29-89 i teraz datę podam. 17-12-2014. Zeznania Makryny są usiane trupami. Przypominają rozciągniętą wersję wierszyka Dziesięcioro murzyniątek. Współsiostry giną na rozmaite sposoby. To jeszcze to, co najważniejsze, to ja Państwu to opowiem. Współsiostry, to co jeszcze mamy pod ręką, bo już ta druga część gazety, to jeszcze i trzecia była, tego było bardzo dużo. Współsiostry giną na najrozmaitsze sposoby, czyli że ta Makryna się jedyna ostała. Z Rózek, ale one były tak chytre, że ja się jedyna ostanę tu, ty się jedyna zostaniesz, ostaniesz się tam, ty jeszcze tam, a ty jeszcze tam, a potem po latach się spotkamy. I to jest filozofia. Współsiostry giną na najrozmaitsze sposoby. Od Rózek, przysypane ziemią w wykopie, skatowane przez żołdaków, uderzone polanem w głowę przez prawosławną przeoryszę, dlatego dzisiaj powiedziałam, proszę te wszystkie cerkwie poniszczyć, utopione, wycieńczone, ilekroć ich liczba, poważnie, może Janek Witek będzie mógł wstać z grobu, bo on tak te cerkwie, proszę Państwa, kochał, że ja już teraz robię wszystko, żeby takie te, był kontrapunkt, żeby Janka Witka ocucić. Nawet, proszę Państwa, zapaliłam dzisiaj kadzidełko. Ilekroć ich liczba poważnie spada, natrafiają na kolejną grupę sióstr. Zaraz zobaczymy, czy ta wasza platoniczna, oszustystyczna dusza istnieje. Wzywamy was, nie! I nawet dwa lustra mamy. Niech Państwo zobaczą, tu obrócę kamerę. Radia Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Nawet mamy dwa lustra, bo o co chodzi? Że moherowe, jak ktoś umiera, to one, proszę Państwa, boją się i te lustra przykrywają. Taki zresztą zwyczaj. Tutaj taka weszła, proszę Państwa, moherowa, wielka Ewa z Grecji i zaraz przykryła lustro, co ja bardzo chętnie zauważyłam. Oczywiście to znak, że wiadomo, że moherowa się duchów boi. I do takiego naszego Mareczka, półropucha, przychodziła zawsze Janeczka Sobieska o 22 w szlafroku, bo to 14 piętro, i do niego mówi tak: a co ty w duchy wierzysz? I to jedyne, co ja pamiętam. Ja mówię: siostro, co jedyne podczas głoszenia od domu do domu ci się udało, to chyba to. Strasz w ten sposób Mareczka, bo jest tak tępy, że jest tak głupi, bo przecież umysł ma trupi. I żeby w te duchy nie wierzył, to ty jemu tak mów. No. On swoje będzie. Oddałaś mu swoje wszystkie meble z kuchni. On i tak ciebie przechytrzył, bo sobie kupił nowe, a te oddał. Miał więcej pieniędzy, jak zapłacił za te nowe, które miał. Także nie martw się. Pół kary kaloszy. On by utopił nawet swoją matkę. I dlatego jak byłam w Białymstoku, w Anglo-Ameryce Białystok z Mareczkiem, u Aronowej, Baronowej Haszton, proszę Pani, Ashton, to ona powiedziała, spoglądając się tylko w jego oczy i tam pół głosu jego usłyszała, powiedziała, że on
nie ma serca. Jakby chciała mnie przestrzec. Ja mówię, siostro, ja to rozumiem, że pół żartem, pół serio, ale ona mi tak po prostu powiedziała, słuchaj, on nie ma serca. Ale tak, on jej ani nie obraził, no bo co można zrobić, jak się wejdzie w cudze progi nagle komuś? Co można zrobić? Nic. A ona mi tak powiedziała. Także proszę Państwa, utopiłby matkę swoją w łyżce wody. A więc gdyby taka matka jego była tą Makryną Mieczysławską, to ja bym się zgodziła bardzo chętnie. Współsiostry giną na najrozmaitsze sposoby. Od rózek, przysypane ziemią, w wykopie, skatowane przez żołdaków, uderzone polanem w głowę przez prawosławną przeoryszę, utopione, wycieńczone. Ilekroć ich liczba poważnie spada, natrafiają na kolejną grupę sióstr, które przyłączają się do nich i traktują Makrynę jako swoją przełożoną. I tak to się zaczęło. Wreszcie, tuż przed zesłaniem na Syberię, Makryna i trzy jej towarzyszki, wymykając się pijanym strażom, uciekają z niewoli. To jest jej historia. Rozdzieliwszy się, by przynajmniej jedna zdołała ujść, chytre, przynajmniej jedna, pogoni i o wszystkim opowiedzieć dalej, ruszają do Rzymu, gdzie obiecały sobie spotkanie. Makryna, co widać z zachowanych zeznań, niewątpliwie miała wielki dar opowiadania i charyzmę. Do dziś robi wrażenie jej swada, nieoczekiwane, śmiałe metafory, a nawet pewne poczucie humoru. Ów pasek przeanielony, który siedział w ciele, jak mówiono, bez ogródek gospochy, na poparcie swojej historii miała jednak coś jeszcze, poświadczone lekarską obdukcją. Ślady straszliwego traktowania, czyli pokrywające jej ciało rany i blizny. To przecież sama by sobie nie zrobiła, chociaż wiem, że ci, którzy chcą uniknąć więzienia, czy wojska kiedyś chcieli uniknąć, to sobie to robili. W Poznaniu zrobiła wrażenie piorunujące i arcybiskup Przyłuski wespół z Tytusem Działyńskim wyprawił ją. I tu się już historia umyka. Proszę Państwa, może znajdziemy tę gazetę, a może też w internecie, a może gdzieś jeszcze pośród tych kartek. Dlaczego? Dlatego, że myśmy tonę makulatury wyrzuciły do śmieci. I teraz tak, miałam tutaj, to jedna psychiczna siedzi, ale ta druga, co jest jeszcze większa, ma większy łeb, jak sklep, proszę Państwa, żydowski, tam mi powypieprzała wszystkie takie gazety, które ja sama chciałabym, żeby, ale to trzeba było każdą kartkę przejrzeć i tam jest dalszy ciąg, proszę Państwa, historii na temat Makryny Mieczysławskiej. Także jeżeli Państwo są bardzo zaciekawieni tą historią, zapraszamy do śmietników stołecznego miasta Warszawy i proszę tam szukać. Proszę tam skarbów szukać. A teraz, żeby Państwa zachęcić, jak Państwo już pójdziecie na śmietniki stołecznego miasta Warszawy, opowiem taką historię. Ale to nie jest jakaś kłamliwa, to jest prosto z gazety. Ja muszę odkasłać i diabła przepędzić. I to jest ta choroba. No proszę Państwa, od tego słowa reklamowego choroba zaczynamy dalszą opowieść, bo w gazecie było, że babka z opieki społecznej jakiejś tam wsadziła 145 tysięcy do śmietnika w woreczku. Po prostu to wyrzuciła, ale bezwiednie. I teraz no raz na miliard taki przypadek, że już tych pieniędzy nie było, były w śmieciach. Proszę Państwa, okazało się, że te babki, które te śmieci segregują, bo tam one muszą oddzielić i one w gównie siedzą, dosłownie. No być może mają wielkie pieniądze, nie wiem, ale znalazły ten portfelik z pieniędzmi. Zgłosiły to, że, a ta babka dała ogłoszenie, jaka chytra, bo wierzyła, że jednak się znajdzie, na dobrym tropie była. One dały całej kierowniczce tej śmieciarni, i pieniądze zostały oddane. I teraz tak, czy ta pani chce, żeby dać jakieś napiwki? Ona się pytała sama, czy panie chcą 10% jakieś 10%, ale one nie chciały. Takie były honorowe. Także ja proszę Państwa. Ja kiedyś znalazłam tutaj portfel, było pewno kart tego, kredytowych, jakieś tam, coś tam, prawo jazdy i tak dalej było.
kilkadziesiąt złotych, no więc myślę sobie, no to, to co podpalił, to moje. I wzięłam, odesłałam wszystko w kopercie, no nie mogą. No, przecież facet miałby problemy z odtwarzaniem, no więc nie miałam żadnych wyrzutów sumienia. Czy mógł kto inny, wiesz, to tego i ten. Gorzej, ktoś na tym. Także widzicie Państwo, to historie są różne, liczne z tymi śmietnikami, bo ja Państwu coś jeszcze lepszego powiem, ale żeby ktoś nie zaczął czupać nogami, czy coś, nie wiem, bo to dla ludzi bogobojnych to jest obraza majestatu. Proszę Państwa, tutaj w czasie swego czasu, parę lat temu, pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina miało to miejsce, że jak wtedy, kiedy w pałacu były targi książki, to przecież wiadomo, że tony, tony książek i oczywiście ja zawsze mówię, że pełno śmieci, bo tych reklamóweczek, tych tego, co ludzie biorą, potem i tak to wyrzucają na śmieci. Ale wiecie Państwo, rozdawana była pod pałacem przekład Gedeonitów, chrześcijańskie pisma greckie, to jest 27 ksiąg, czyli tak zwany, jak to katolicy mówią, Nowy Testament. To ludzie brali to, takie niebieskie okładeczki, nawet to już też pokazywałam, milion razy nie będę pokazywać, ludzie brali to i to wyrzucali na śmietnik. Także na dobrą sprawę, jak się temu bliżej przyjrzeć, co to jest, że chrześcijańskie pisma greckie, to jest Pismo Święte, na ziemi to. Rzucali, ja tam pozbierałam sobie, bo oj, miałam, ale przecież jak ja Pismo Święte dokładnie znam, to jaki dla mnie efekt. Tyle tylko, że można z tego zrobić film. Proszę Państwa, na drzewach, na krzakach, na trawie, na bruku, na ziemi, ale że w śmietniku, na śmietniczce. Pismo Święte podczas, gdy, jak ludzie mają brewiarz, czy w domu jakąś tam książeczkę do nabożeństwa i z krzyżykiem, z medalikiem, z różańczykiem, to oni to chołubią, no oni to trzymają, żeby kto tego, jakaś złodziejka, żeby do domu nie weszła, żeby nie ukradła, bo oni się ciągle czegoś boją, a przecież jakby taka złodziejka to ukradła, to być może nawróciła, ale oni nie mają takiej myśli, jak to jest u świętych świadków Jehowy, że nie wolno się niczego bać, że tam, gdzie jest najwięcej krzyku i wrzasku, to tam szatan, diabeł gdzieś ukrywa jakąś owieczkę, która mogłaby przecież poznać prawdę. No to więc warto, warto ze względu choćby na tę jedną, proszę Państwa, owieczkę, nie bać się szatana, bo to są sztuczki szatana. On to wszystko wywraca. Także, proszę Państwa, tak wywrócił, że Biblia po prostu znalazła się na świetniku. My to gdzieś tam w internecie mamy, nie wiem sama, kochanie, czy ja to znajdę, bo ja mam już teraz 35 tysięcy filmów i nawet jak biorę na menedżer, to 100 opcji po 30. Jak już mam setną opcję, to potem mi się cofa do znowu pierwszej. Także nie wejdzie się do 102 opcja, żeby kolejnych 30 filmów przejrzeć, bo można ukoloryzować, można coś dodać, można zmienić, zmniejszyć drgania, albo można i powiększyć drgania. Także te filmy można znaleźć tylko wtedy, kiedy się poda numer filmu. MOW 2337, albo inaczej, może być treść podana, tytuł może być. I w ten sposób można na menedżer, ale to tylko ci, którzy to wrzucali, bo mają swoje kody, adres e-mailowy i hasło. Jak się to włącza do YouTube, to się to hasło podwójnie powtarza, podaje się telefon, adres e-mailowy, no i tak dalej. Także proszę Państwa, na menedżerze to wszystko jest ukryte, właściciele filmu mogą coś poprawić, ale jeżeli ja mam 35 tysięcy filmów, już nawet reklamuję, że 40 tysięcy, bo jak inne kanały, to przecież też 40 tysięcy filmów, no to proszę Państwa, proszę tam, macie wielką szansę, może większą, w internecie znaleźć takie niebieskie książeczki na śmietniku. Niebieskie książeczki na śmietniku, to jest właśnie Pismo Święte. Oczywiście Pismo Święte tylko pół, jak to się mówi, może nawet jedna trzecia, bo jeżeli chrześcijańskie, te pisma hebrajskie, czyli stary wymówicie, my tak nie mówimy, bo my nie dzielimy. Proszę Państwa, mają 66 ksiąg, a tu 39, to tam dwa razy więcej. No to jest jedna połowa albo jedna trzecia, prawda? Ale proszę Państwa, Pismo Święte to jest Pismo Święte. Jak można Pismo Święte wyrzucać do śmietnika? No to chyba mogłaby jakaś moherowa osoba, bezwiednie, nieświadomie, ale zastanów się, co ty robisz. No, jest taka piosenka. Zastanów się, co robisz! No ja takich piosenek nie lubię, bo najczęściej takie piosenki to nie mają w sobie melodii, nic nie mają, tylko mają pół diabła w sobie. No ale przynajmniej w tym momencie te słowa akurat pasują, gra.
No, wszystko gra, szafa gra. Także proszę Państwa, myśmy tu kiedyś na Majdańskiej, no bracia mieszkają kilka rodzin w tym bloku największym, tam był kiedyś Pewex, tam teraz sklep zrobili. No to odwiedzałam taką Lucynkę, ona była panią biolog, ona miała męża też panem i oni nie mieli nawet mebli. Oni mieli, proszę Państwa, materac i siedziałyśmy na materacu, kto chciał może na taką leżankę w las. I ona miała synka, który się nazywał Lucjusz. No i ten Lucjusz wchodził do szafy. No to jest film też Szafa gra. On chodził do szafy i mówił na swojego ojca po imieniu Wojtek. Mówi Wojtek. A my tak się patrzymy. I ona miała takiego kota, proszę Państwa, brązowego, syjamskiego. I ten kot był bardzo miły, bardzo fajny. On tak się o nas ocierał, a my mówimy o Panu Bogu. I właśnie tak on fajnie się tak zachował, bardzo elegancko zachowywał, jak słyszał imię Jehowa. No, no to pani była biolog, potem na Osieckiej też miałyśmy też biologów, parę małżeńską, którzy w ogóle poznali prawdę. No ale tutaj z tej Majdańskiej to ta Lucynka, może nie wiem, czy ona teraz jest w prawdzie, ale jej matka podsłuchała rozmowę i ona jeszcze żyje. I ona naprawdę podobna jest do wiedźmy. I tu 135 jedzie tam, ta Mińska, przy samej Mińskiej mieszka i u niej wielokrotnie w domu by ja prowadziłam chór zborowy nasz, a jeszcze był chór warszawski. Proszę Państwa, i ona miała takie obrazy na ścianie. Bracia jej kazali to zdjąć. Siostro, jeżeli ty jesteś po chrzcie, to w ogóle dziwne, że takie rzeczy trzymasz diabelskie. I takie jest, proszę Państwa, ziemia się pali, ogień i babsztyl wyciąga ręce i te dłonie takie 10 razy większe od niej, od głowy i mówi nie, że precz wojnie, precz pożarowi, no na skutek wojny przecież to nie, straż pożarna tu nie będzie jechała. Także no i to było takie diabelstwo takie, że to gdzieś przy wejściu, że jak ktoś przechodził, to już miał jakieś przejścia, proszę Pani. No i ta siostra Wanda, ona już to rozumiała, potem już, ale czasem w pracy polowej, czyli w tak zwanej pracy od domu do domu, ona czasem się denerwowała. I nie tylko na tych ludzi, ale i na ciebie, bo żeś nie dała jej powiedzieć, siostra cicho, teraz ja mówię. No i ta siostra musiała być cicho, ale ona taka, no była taka pyskata strasznie. Nawet raz kiedyś będąc u niej w domu, walnęłam pięścią w stół, proszę Państwa. Także siostra Wanda się nazywa Gałązka. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, czy ta wiedźma jeszcze żyje, to możecie Państwo tam przy Mińskiej, tak się wchodzi w bramę i tam jest teraz krata, to już i tak nie wejdziecie, 14 czy ile już tam. I tam po prawej na górze i po lewej się wchodzi Wanda Gałązka i ona Was przyjmie chlebem i solą. Także jeżeli tylko powiecie, że chcecie z Panem Bogiem poznać prawdę z Biblii, bo jesteśmy ciemni jak tabaka w rogu, to ona wtedy bardzo chętnie się poświęci. Nawet nie wiem, być może, ale widzę, że te firanki wiszą, tak przejeżdżam tramwajem, to przecież ślepa nie jestem, to przecież widzę, że ta Wanda żyje, a ona to podejrzewam, że ona nikogo do domu nie wpuszcza teraz, bo ona jest staruszką i może nie widzieć, czy może jakieś mieć choroby. Kiedyś taką miałam Anię Czerniak na, proszę Państwa, na, jak jest tam filolog i ta lingwista francuskiego się uczyłam, angielskiego, niemieckiego na filtrowej 75, tam na rogu mieszkała Ania Czerniak i ona była niewidoma już. Przychodziła do niej rodzina, ona mnie tam zawsze gościła jako pionierów i tam przyjeżdżała taka gdzieś z dalekiego Podlasia Renata. I ona była po studiach rolniczych, traktowali ją jako profesorową i że ona zawsze coś miała tam do powiedzenia jako tej osoby, która gorliwie poświęciła się Panu Bogu i była pionierką, potem była specjalną pionierką, a specjalna pionierka to codziennie musi co najmniej 5 godzin głosić z ludźmi. Także ona dzień i noc, no po prostu ona tym żyła. To żeby w to wejść, to wiecie Państwo, to trzeba być, najczęściej są pionierem pomocniczym, pionierką, potem pionierem stałym, pionierką, a potem specjalnym. To bracia proszą już, żeby już z tego zboru jechać precz i potem tam, gdzie bracia pokażą, tam, gdzie są potrzeby, no bo to jak ktoś jest tak duchowo wysoko, to przecież rozumie, że dla potrzeb zboru. No to siostra jedzie tam i wszystkich braci kocha i wszędzie dobrze się czuje. A na początku człowiek to jak to dziecko jest, trzyma się matki. A potem ja pamiętam sama, jak ja nie mogłam zboru opuścić, bo dla mnie to było niemożliwością. Ale potem jak jeździłam, byłam w Świdrze, byłam tu, patrzę,
to ten świt, że zbór był taki gościnny i taki miły, że ja powiedziałam, że to najlepszy zbór na świecie. Potem bracia gościli się tam, no w ogóle, no naprawdę szkoda słów. A potem jak się zjechałam tu już na Pragę Południe, no to też mówiłam, że już nie odejdę i brat starszy, bo wiedział, że ze mnie będą wielcy, no na stadionach będę wygłaszała przemówienia, na kongresach, tu i tam. I prosił mnie, czy ja nie mogłabym tego zboru opuścić. Ja mówię, ale bracie, zobacz, te siostry mnie kochają, one tutaj nie chcą mnie w ogóle puścić. Ja nie wiem, czy ty byś sobie dał radę. A on mówi, ale czy ja chcę? Ja mówię, no ale ja nie jestem sama. Ja tu jestem częścią tego zboru, przynajmniej na razie. No i taki był też Teofil, odwiedzał nasz zbór i taka siostra papieżyca tutaj przy tym szpitalu grochowskim. Zawsze jak przychodzili bracia i brat podróżujący, to był tak 4 razy w roku, to ona robiła takie jedzenia a la ślub, a la weselisko. No i ten brat Teofil mówi, siostro, niepotrzebnie się tak poświęcałaś, poświęcasz, pracujesz, to przecież kosztuje. Po pierwsze, ty jesteś staruszką, ty ducha wyzioniesz, po co te baby tu mają ci to wyżerać, to wszystko. A ona i takie jedzonka, i takie. Ja państwu podam tylko taki przykład, jak ona mnie ugościła na obiedzie. No ona mnie potem codziennie w ogóle zapraszała, bo różne były dzieje. Proszę państwa, ona bardzo wierna mi była, mojemu głoszeniu, tam u niej nawet